Ekspozycja poświęcona pamięci doktora Andrzeja Skalskiego w 40. rocznicę wystawy Klejnoty brazylijskiej dżungli znajduje się w pawilonie wystawowym Parku Staszica i zawiera ponad 1000 wyjątkowych i egzotycznych owadów. Motyle ze względu na swoją niewątpliwą urodę latających kwiatów uniknęły zakwalifikowania do popularnych insektów, także przepych kolorów, który możemy zobaczyć tutaj, nie powstydziłby się sam Dior. Ekspozycja jest prezentowana, podzielona na krainy właśnie egzotyczne, czyli kraina neotropikalna obejmująca Amerykę Południową i Środkową, indoaustralijska obejmująca obszar Indii, Celebesu i tych wysp pozostałych Filipin na Pacyfiku, kraina etiopska, którą reprezentuje Afryka. Pokazujemy również krainę holarktyczną, czyli tutaj z naszego regionu, którą tworzy Ameryka Południowa i Europa oraz Azja częściowo. Odrębny zbiór stanowią motyle nocne i chrząszcze. Na wystawie znajdziemy również znaczki pocztowe przedstawiające najpiękniejsze gatunki motyli zagrożone wyginięciem. Zdecydowaną większość kolekcji stanowią owady, które muzeum zakupiło w 2000 roku od częstochowskiego kolekcjonera Jana Bieńkowskiego. Jednak uzupełnieniem ekspozycji są reprodukcje pochodzących z XVIII wieku miedziorytów, które możemy pokazać dzięki uprzejmości Biblioteki Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt w Krakowie. Są to miedzioryty Marii Sybilli Merian, artystki, entomolożki, znakomitej ilustratorki botanicznej, która żyła na przełomie XVII i XVIII wieku. Wystawę Ulotne Piękno możemy oglądać do 24 października.